15 marca rusza 12 tydzień kina hiszpańskiego. W Warszawie w trzech kinach. W Muranowie, w kinie Luna oraz w Kinolabie. W tym roku pokażemy 20 filmów. To nie są tylko i wyłącznie filmy hiszpańskie, ponieważ mamy również taką sekcję drobną, ekranizację literatury iberoamerykańskiej, więc filmów typowo hiszpańskich jest 17. I to, co najbardziej widać w kinie hiszpańskim, to chyba to, że to kino spoważniało. To nie są już tylko komedie, to nie są już tylko tematy lekkie, tak naprawdę porusza tematy bardzo różne. Nie zazna spokoju to przeklęty Enrique Urbizu. Film, którego nie można przegapić. To tegoroczny faworyt nagród Goya. Bezkonkurencyjny, pokonał Almodovara właściwie we wszystkich najważniejszych kategoriach. To najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepszy aktor. Trzymający w napięciu thriller o policjancie, który wdaje się w strzelaninę, rezultatem której są 3 trupy i świadek, który ucieka i którego musi nasz policjant znaleźć. Pokazujemy również dyskretne uroki starości w oryginale Arrugas Ignacio Ferrerasa. To jest animacja, właściwie już kultowa w tej chwili, oparta na kultowym komiksie z 2008 roku, która właściwie zdobyła również wszystkie najważniejsze nagrody komiksowe w Hiszpanii. W tym roku na rozdaniu nagród Goya dosyć niespodziewanie wygrała również z Almodovarem, z Skórą, w której żyje, w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany. Natomiast to, co jest charakterystyczne w kinie hiszpańskim ostatnich lat, to są koprodukcje i otwieranie się na świat. I wydaje mi się, że Black Thorn jest właśnie przykładem filmu, przykładem takiej koprodukcji, gdzie mamy tutaj hiszpańskich producentów, ale kręcących film w Boliwii i kręcących w koprodukcji z Amerykanami. Mamy amerykańskich aktorów, Sam Shepard gra właśnie Butcha Cassidy po 20 latach od swojej rzekomej śmierci. Okazuje się, że po 20 latach on wciąż żyje, ma się całkiem nieźle w Boliwii, no i wdaje się tutaj w przygodę jak ze lat swojej młodości. Natomiast jeszcze z elementów hiszpańskich mamy Eduarda Noriegę, który partneruje mu w tym filmie, więc jakieś związki z Hiszpanią są. No jak zwykle Alex de la Iglesia w swoim nowym filmie jest szalony, ironiczny, może nie makabryczny, ale troszkę taki z czarnym humorem. Film tak naprawdę przez krytyków oceniany jako trochę mniej szalony niż zwykle i taki najbardziej przystępny film Alexa. Ale Alex nadal tutaj ma swój pazur. Tym razem na tapetę bierze media, bierze tłumy widzów. Taki cyrk medialny powiązany ze śmiercią na żywo, ze śmiercią na ekranie. Mamy tutaj właśnie agenta, mamy tutaj PR-owca, który spada z rusztowania w teatrze rzymskim w Kartagenie i nabija się na pręt głową i staje się pożywką dla mediów, staje się newsem, o który wszyscy zaczynają walczyć i zatrudnia również menadżera, który okazuje się stwierdza, że tak naprawdę dużo lepiej dla niego finansowo i tak naprawdę dla samego zainteresowanego byłoby lepiej, gdyby on tej sytuacji nie przeżył. Zapraszam na 12. edycję Tygodnia Kina Hiszpańskiego w Warszawie od 15 marca, a potem również w 6 innych miastach w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Katowicach. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.manana.pl/hiszpanie oraz na naszym Facebooku facebook.com/hiszpanie.